Polityka historyczna to jest proces kształtowania wyobrażeń o przeszłości. Jeśli traktujemy politykę, jeżeli za przedmiot polityki historycznej, za odbiorcę polityki historycznej uznamy społeczeństwo, to każdy gracz pamięci zajmujący się historią prowadzi aktywną politykę historyczną. Ja się nie boję, krótko mówiąc, nie tylko zawodowi politycy, a powiem więcej, głównie niezawodowi politycy są aktywnymi graczami na scenie, jaką jest polityka pamięci, czy też polityka historyczna. Będę tutaj używał wymiennie tych dwóch pojęć. To, z czym mamy w Polsce, to jest próba podporządkowania tych wszystkich polityk, tych wszystkich graczy centralnie. I to jest fatalne, i to jest antydemokratyczne, i to jest wymierzone przeciwko jakby nowoczesnej tożsamości, przeciwko myśleniu krytycznemu. Natomiast zapewniam cię, że dla członka grupy rekonstrukcyjnej, która się zajmuje, nieważne, powstaniem styczniowym, czy powstaniem warszawskim, czy wrześniem 1939 roku, świadomość, wiedza, wyobrażenia o przeszłości kształtują oni, a nie jakiś minister.